Legion, Kane has left for Temple Prime and there's a developing situation in the African Red Zone. Minutes ago, I received a transmission from one of our brothers in the field. Commander, we are shadowing the GDI Tiberian Invasion Team. Traveling in the same area where... What the hell? Nod Intelligence believes that this new GDI weapon is called a Mammoth Armed Reclamation Vehicle. It is used to eradicate Tiberium and is heavily armored and heavily armed. If we don't stop it, we could very well lose our foothold in Africa. Kane tells me I can trust you. And I want to believe in you, I do, but I have my doubts. Grave doubts. Nevertheless, I will follow orders. Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Elir i na dzień dobry już wam strasznie krzyczę. Dobra, powinno być w porządku. Witam was ponownie w Gniewie Kejda. Moi drodzy, nadejście MARV, czyli opancerzonego pojazdu do rekultywacji typu Mamut. Jedna ze specjalnych... pojazdów, które doszły w Gniewie Kejda. Na dzień dobry musimy dojść. Legion, the Brotherhood has located Zocom's MARV production facility. Tak, na dzień dobry musimy dość szybko się rozbudować. MARV nie będzie czekał z nadejściem. A bije bardzo mocno. Można powiedzieć, że jest to pojazd ostateczny, modułowy. Bo po wprowadzeniu różnej piechoty możemy go zmieniać, tak? Sami będziemy mieli również dostęp do mecha. Ale to oczywiście wszystko w swoim czasie. Robię te bombowce Vertigo, a z drugiej strony nie wiem, czy jest sens to robić w ogóle. No dobra, niemniej jednak... Construction complete. Sobie musimy pozabezpieczać bazę. Aha, czyli mam dwie rafinerie, trzy rafinerie mam. No dobra. Trzy rafinerie to już można. To już można rozmawiać. Dobrze, tu sobie zrobimy może ciężki pancerz. Vertigo, flight check complete. Vertigo, flight check complete. Construction complete. Ja się zastanawiam. Czas leci, a ja się zastanawiam, że faktycznie to są awatary, czy czyścicie awatary? Ta siurka mi ucieka i to mi się nie podoba. Ile kosztuje? 1500 kosztują miny. Dobra, spróbujemy to ogarnąć z tym, co mamy. Chociaż nie jest to najszczęśliwszy pomysł. Training. Dobra, spróbujemy z awatarami. W razie straty awatary można jeszcze odzyskać, chyba że MARV go rozjedzie. No to wtedy już nie odzyskamy awatara. Czy to działa tylko na piechotę? Avatar ready. Avatar ready. Dobra, zrobimy sobie głos Kane'a, bo będziemy go potrzebować, żeby się obronić. Construction complete. Okej, jest pomnik Kane'a. Na razie oczywiście tutaj siedzimy sobie w miejscu i czekamy. Avatar ready. Avatar ready. W międzyczasie może zróbmy sobie... Weapons prime. Oni są na full. Ulepszeni. Beam cannon ready for engagement. Beam cannon ready for engagement.
Waiting. Pay up, operational. Upgrading. Beam cannon ready for engagement. Beam cannon ready for engagement. Waiting. Oczywiście zabieramy z tych pojazdów działka laserowe, czy te działa promieniowe, mogąc zwiększyć siłę ognia awatarów. Dobra, pojazdy artyleryjskie, gdzie wy jesteście? Jesteście tutaj. Stealth tanki też przesuniemy na bok. Training. Okej. Moglibyśmy jeszcze zrobić działa promieniowe i doładować systemy obronne i to może też nie byłby głupi pomysł. Chociaż Marv i tak przejedzie przez nas jak przez masło. Niemniej jednak tutaj możemy odegrać sporą rolę, może odegrać wsparcie powietrzne. Dobra, dwa kolejne awatary wyszły. Weapons prime. Yes. Beam cannon ready for engagement. Beam cannon ready for engagement. Okay, tu mamy dwóch kolejnych. Właściwie dwa kolejne awatary i dwa kolejne działa promieniowe. Interesting. Waiting. I want działa promieniowe sobie rozbierzemy. Fajne jest to, że faktycznie widać te ulepszenia na tych mechach. Jak zakładają jakieś tam butle czy jakieś sensory, to faktycznie to się pojawia na nich. Tak, mógłbym jeszcze rozwalić. Artylerii się chyba nie da rozwalić, nie, ale mógłbym rozwalić te pojazdy. Czołgi maskujące i uzyskać niewidzialność dla tych dla mechów, ale to się chyba nie opłaca. Training. Dobra. Training. W ogóle kim ja tu gram? Aha, podstawą. Dobra, czyli gramy podstawowymi jednostkami NOD. Nie są to czarne dłonie. Szybko te surowce się tu odnawiają, to jest spory plus. No tu trochę gorzej. Avatar ready. Okej, tutaj. Beam cannon ready for engagement. Waiting. Beam cannon ready for engagement. Pay up. Powered on. I want the dot. No dobra. Mamy 13 awatarów, więc oni coś tam są w stanie zrobić. 13 awatarów. 5 tych pojazdów mogą zrobić. Training. Weapons prime. Dobra. Awatary sobie wycofamy z tej pierwszej linii. Niech oni nie stoją tutaj. Bo poczekamy sobie, aż Marv się pojawi tutaj, bo tutaj również to jest w ogóle jednostka z Zoką. Zoką są to wojska GDI do działań w terenie wysokiego skażenia Tiberium, czyli tak jak tutaj strefy, pogranicze stref żółtych i czerwonych i strefy czerwone, i te oddziały są odpowiedzialne za rekultywację tych terenów, czyli po prostu nadawanie im ponownie możliwości do zamieszkania, odzyskiwanie tych terytoriów. To jest podstawowa jednostka z Zokomu, Korsarz. No i są całkiem nieźli. Training. Może zrobimy sobie jeszcze kilka. W międzyczasie zaczniemy sobie może tworzyć wieżyczki laserowe. Chociaż kurde, nie pamiętam, czym oni atakują.
Initiating overcharge. Test complete. Beam cannon in training. Construction complete. Charge the base defense. Beam cannon ready for engagement. Beam cannon ready for engagement. Building. Systems functioning. Test complete. Designation set. Oni dalej już nie będą strzelać. Luminator's prime. Ale może będzie jak wiecie, w Red Alert. Building. Calibrated for high intensity. Co trzy goście to nie jeden. Supplying additional power. Okej. Siłę ognia mamy dość daleko teraz rozłożoną, więc i wzmocnioną, więc możemy się teoretycznie bronić. Praktycznie wygląda to trochę słabiej. Construction complete. Construction complete. Jeszcze sobie dostawimy elektrownię, ulepszymy je sobie. Construction complete. Żeby się za chwilę nie zdziwił. I czekamy na nadejście Marwa. Building. Które jest nieuchronne. On tutaj jedzie w kółko i zbiera to Tyberium. Construction complete. Od razu mobilna rafineria, jeżeli gracie GDI na przykład w podboju światowym, to building. No macie tą przewagę na początku. Praktycznie building. Siłę ognia macie complete. Na samym początku już rozgrywki, kiedy próbujecie complete. Wparować do jakiejś bazy, to siłę ognia już macie tak ogromną, że praktycznie później nie potrzebujecie rozbudowywać bazy. Natomiast jeśli już bazę rozbudowujecie, to macie tą przewagę, że macie mobilną rafinerię od razu, która jest w stanie sama zaopatrywać waszą bazę w Tyberium. I minusem jest to, że Marf nie jest tak wydajny jak zwykła rafineria. Jest bardzo duża strata Tyberium. Przy używaniu Marwa. Select target. Niemniej jednak można próbować. Możemy sobie położyć pole minowe nawet przed tym. Przed bazą. Marw can't be that big. Sighted. No. Incoming transmission. Jedzie Marw. If we are to build a suitable counter to Zocom's Marv, we must analyze. Widzicie, on przejeżdża przez Tyberium. O, już okopali go, więc ma wyrzutnie granatów dźwiękowych. No, Marv, no kurde, wygląda świetnie. Naprawdę, moim zdaniem, wygląda o wiele lepiej niż te specjalne pojazdy innych frakcji. Vertigo Bombers standing by. O, jedzie. Intelligence data updated. Jedzie. Our base is under attack. No dobra. Nie było źle. Aczkolwiek zobaczcie, on tylko wjechał. I już na dzień dobry, rozruba. No właśnie. Tu możecie sobie przeczytać na temat Marv. Polecam. Całkiem fajna. Fajna lektura. Okej. Powered on. Tu mamy z głowy, więc moi drodzy, moglibyśmy udać się do bazy GDI i ją zająć. Niestety, dużym minusem awatarów jest fakt, że nie posiadają uzbrojenia przeciwlotniczego. Avatar. 11, 13 powinno być. No właśnie. Mamy sobie grupę pierwszą. I samą zadymą. O, tu jest ten.
Czyli to też będzie. O, proszę bardzo. Dobra, co nas będzie interesowało? No, rozwalenie na pewno wszelkiej obrony. Następnie zajęcie tej bazy. Postaramy się zająć jak najwięcej budowli. Całe szczęście nie musiałem używać awatarów do zniszczenia Marva. Gdybym musiał użyć awatarów do zniszczenia Marva, to mógłbym mieć spore straty. A tak to przynajmniej odszedł mi ten problem. Tu jest zbieraczka z wyrzutnią rakiet. Jeszcze w ogóle co innego. No i strzelajcie, porozwalicie to. Dobra. My się przejdziemy po bazie i oczyścimy ją z... Widzę, że tutaj lotnictwo może mi trochę dogryzać, ale niech tylko wyląduje. Okej. Okay. Oni wysyłają pojazdy przeciwlotnicze, to też jest dość interesujące. Okej, okay, tu już chyba jest w porządku. Tu są moje... Dobra. Spróbujemy użyć kriali do przewiezienia inżynierów. Jest koleś, który jeszcze... A, nie wsiadł, dobra. Dobra, wystarczy, żeby wylądowali gdzieś w pobliżu. Tak, żebyśmy byli w stanie przejąć po prostu jak najwięcej budowli. Czyli w sumie najfajniej by było, gdyby wylądowali w centrum bazy. Część niech wyląduje tu. Unit under attack. You can trust me. I can help you. Go ahead. Need help with anything. Building captured. Gdyby potrzebowali to, to, to i to. Tu mamy dwie kolejne elektrownie. Tu są... Building captured. Trust me. New construction options. Go ahead. Rafinerie. Okej, okay. Dalej możemy sobie już zajmować po prostu inżynierami GDI. No, zbieracz rakietowy, oczywiście forma zbieraczki Zokomu. Everything's ready. Building captured. New construction options. I see it. I'm on my way. Dobra, tu chłopaki widzę już biegną. Kolejni biegną. Commander, I got this one. Dobra, powinienem nawet orki przejąć. New construction options. Doskonale, nawet oreczki przejąłem. I got their codes. Commander, it won't be long. Let's go to work. I got their codes. Building captured. Dobra, tu biegną następni, tutaj mamy... No teraz jest oczywiście takie po prostu wysyłanie inżynierów do zajęcia bazy, reszty bazy, ale ma to swój plus. Jakby przejęcie całej bazy daje nam świetny punkt wypadowy później. Commander? On my way. Nie może przejąć. This way clear. Reporting in. Am I covered? I got their code. Everything's ready. Aha, tutaj sobie lata jakiś koleś. I got their code. On hold. Nie wiem. Canceled. I can figure it out. Building captured.
Tu jest jeszcze jakiś koleś. To sobie tu też zajmiemy. Oreczki możemy wykorzystać, to są też orki z Okomu. No, fajnie, że on był uzbrojony w rakietę. No właśnie. Jest uzbrojony w trochę inne rzeczy niż normalna zbieraczka, niż normalny ten, niż normalna orka. Okej, moi drodzy, mamy całą bazę praktycznie. Nawet przejmiemy sobie ten Jastrzębia. No i doskonale. No oczywiście tutaj mamy rozbijacze ulepszone. Poza tym nie ma nic więcej nowego. No, a, jest jeszcze korsarze. Niewiele się różnią. Tu, czy tu się coś zmienia? Nie, centrum sterowania działem jonowym. Czy ja mogę to zbudować? Centrum techniczne. Ej, mógłbym to nawet zbudować. Powiem wam, że to w sumie nie musiałby być głupi pomysł, żeby to zbudować. To zajmujemy na końcu. Jeżeli to zajmiemy teraz, to przepadnie nam możliwość jakby rozbudowania się, dobudowania armii i tak dalej. Więc to zajmujemy na samym końcu. W międzyczasie możemy wysłać sobie inżynierów w kilka miejsc. Upgrade complete. No dawaj, zajmij to. Shiloh needed. Centrum techniczne, zaraz tutaj będziemy wolframowe pociski przeciwlotnicze. Dobra, i możemy zbudować centrum sterowania działem jonowym. To sobie oczywiście zbudujemy, nie wiem, a co? Nie będziemy tutaj jacyś wybredni. Pacniemy sobie to. Tu mamy sporo prądu. Musimy też pamiętać, musicie, ale dobrze by było, gdybyście jednak pamiętali o tym, że później, na koniec, zaatakuje nas kilka Marwów jednocześnie i trzeba będzie je zniszczyć. A kilka Marwów potrafi zrobić naprawdę niezłą demolkę. Construction complete. Building captured. Dlatego warto się tutaj. 7 minut. My chyba nie mamy dostępu do wyrzutni. Nie, my mamy technologię zablokowaną, ostateczną, że tak powiem, ale na szczęście GDI jest na tyle uprzejme, że pożyczy nam swoje działo jonowe. Dobrze, tu mamy lotniska, tu mamy te duperelki. W sumie w porządku. Tu ileś czasu chyba będziemy musieli w ogóle bronić tego centrum rekultywacji, więc. Tak mi się coś kojarzy. Nie jestem w 100% pewien, czy tak jest, ale tak mi się wydaje, że tak właśnie jest. Zatem poustawiamy sobie tutaj kilka budyneczków, a tu może zaczniemy produkcję mamutów. Silos needed, czyli potrzebujemy więcej miejsca w, na surowce. Ale w sumie po co? I jeszcze pacniemy sobie tajemną kaplicę i zaczniemy sobie badać technologie, wszystkie jakie są dostępne, żebyśmy nie zostali w tyle z technologią. Okej, okay, tu mamy obadane, tu możemy sobie jeszcze zrobić kilka ulepszeń. Mamut, take a simple. New construction options. Dobra. I wieże zakłócające. To jest dobry pomysł. Ukryjemy sobie tą bazę.
Construction complete. Construction complete. Construction complete. Building. Upgrade complete. Skoro już przejęliśmy nad nią kontrolę, to ją sobie zamaskujemy. Construction complete. Tym bardziej, że dzięki temu możemy zamaskować sobie same zbieraczki. I one sobie mogą tutaj jeździć i zbierać. Przeciwnik wcale nie musi wiedzieć, że one tu są. Okej. Dobra, tą bazę mamy jakby zamaskowaną. O, brakło surowców. Możemy sobie też chyba zamaskować to, dobra. Tą bazę sobie darujemy z maskowaniem. Construction complete. Mammoth taken. Cannot deploy here. Upgrade complete. Building. Dobrze, co my tu dalej mamy? Tu mamuty. Upgrade. Tu jest tylko jedna zbieraczka. Tak, wygląda na to, że tu tylko jedna zbieraczka chodzi. Wcale mi się to nie podoba. Dobra, tu zakończyliśmy badać technologię. Tu chyba wszędzie też już skończyliśmy z technologią. Czy tu technologia już została opracowana cała? Cała. Tutaj? Nie, tu jeszcze pociski rdzennie z Tyberium się badają. Dobra. Tworzy trochę Tyberium. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że wojska Zokomu nie zdobywają, nie mają jakiegoś bonusa do wydobycia Tyberium. Że jakoś bardziej efektownie to robią. I efektywnie. Kurde, zawsze mi się to myli. Efektywnie. Insufficient funds. Że lepiej po prostu przerabiają Tyberium. Czyli efektywnie. Wykorzystują Tyberium, które mają. Niż zwykłe jednostki. Dobra, damy sobie spokój z tymi mamutami. Odzyskajmy trochę zasobów. Dobra. Zokom chyba nie ma tych technologii railgunowej. Strumieniowej, jak ktoś woli to tłumaczyć. Training. No dobra. May I assist you? Mistrzu, zajmuj to. Building captured. Objective complete. I od razu zamaskowane. Uploading data to Nod Central Server. Defend the Mark Production Facility. No właśnie. Our base is under attack. Repairing. Nie, no co ty gość, no nie. Zrobił to, kurde. Dobra, ale to po prostu. To po prostu sobie zrobimy więcej wieżyczek przeciwlotniczych. Właśnie nie pamiętam, czy oni tu tylko lotnicą atakują, czy z ziemi też nacierają. Ale cała baza jest ukryta. Jak widzieliście, no zainteresował się głównie wieżą zakłócającą. No jest to zrozumiałe, tak? Jakby dopóki stoi wieża zakłócająca, to przeciwnik nie widzi bez skanerów, nie widzi reszty budowli, więc no jakby jest to logiczny cel ataku. Tu chyba nie sięgało o wieżę zakłócającą i dlatego to widział. Co się wydaje? Tak. Proszę, z ziemi też jednakowoż nacierają. No nie, no kurde, wieża tu. Dobra, czyli mamy jasność w temacie, że przyjeżdżają i z ziemi, i z powietrza. To sobie może poustawiamy ten pierdółek. Poustawiajmy sobie w takim razie. Construction complete. Trochę obrony.